No, cześć serduszka. Tutaj mam taki filmik wysoci. Nagram za co się dostaje Parkinsona. To szczególne bydlaki bystrości dostają Parkinsona, wiecie? Za wiedzę bystrości. Czyli bystrusie Parkinsona za wiedzę dostaje. Czyli ma coś do ukrycia bystrości. Nie chce jakiegoś faktu rodzinnego przekazać. Dostaje Parkinsona. Tak samo bystrości, jak ma haka na kogoś z domu swojego bystrości. I bystrości, i grozi, że go użyje, że to użyje bystrości przeciwko chrześcijaninowi. Nie tylko, ale przede wszystkim przeciwko chrześcijaninowi, to dostaje bystrości taki silniejszy bystrości Parkinsona. To jest wyłączanie Parkinson to jest wyłączanie nerwów. Po kolei wyłączanie nerwów. To jest Parkinson bystrości. Tu graficznie wam to przedstawię za chwileczkę. No, czyli bystrości Jan Paweł II nie był taki święty. Był wredna pizda bystrości z niego. Sprzedał ludzi bystrości. Dostał Parkinsona, bo sprzedał ludzi bystrości. Był bystrości w stanie rządowi bystrości, a miał dokumenty różnych ludzi bystrości. Sprzedać te dokumenty bystrości. Dać komuś bystrości, bo się niby nie kłamie. Nie kłamie się bystrości. Może z takiego powodu bystrości, bo się nie kłamie. No, a to życie poświęcić i tak dalej bystrości. No, byłby coś, to w stanie by coś ten. No, sprzedać by coś chrześcijanina, dać nie chrześcijaninowi dokumenty jego by coś. I gdzie mieszka, i sprzeciwiał by coś. I za to miał Parkinsona by coś. Tak samo by coś Bush miał jakieś tam tajemniczki by coś. I miał pewno wiele haków na różne osoby by coś. I za to dostał Parkinsona, żeby tych haków nie ujawnić. Za to dostaje się Parkinsona bystrości. Czyli bystrości, byłeś świadkiem bystrości, jak ktoś tam bystrości zdradził żonę i bystrości grozisz mu, a już się zmienił bystrości, że już nie zdradza, a grozisz mu to bystrości, że to ujawnisz, to dostaniesz Parkinsona. Tak samo bystrości w tajemniczkę jakąś dzieciństwa bystrości masz, bystrości, co się tam działo w klubach bystrości tych małoletnich, by coś, że się konia wzajemnie chłopacy wywalili i by coś chcesz ujawnić tą tajemnicę wysoci żonie jego, jak się zachowywał wysoci w młodości, dostajesz Parkinsona. Czy tam by coś jakie, czy tak jak Bush by coś, jakieś miał tajemniczki by coś państwowe, ich ujawniać nawet nie chciał, na przykład, ujawniać im nie chciał, to tak samo dostaje Parkinsona. Parkinsona dostaje się za wiedzę, źle wykorzystaną. No, buźka, buźka, tak to wygląda z Parkinsonem. A wygląda to tak, by co ci. Jak jest nerw, to jest dół nerwu, by co ci. Tu są, by co ci, pęcherzyki, by co ci w nerwie, gdzie gromadzą się główne części neuroprzekaźnika. Tu jest pompa sodowo-potasowa, sodowo-potasowa pompa w nerwie idzie, by co ci. Czyli K, potas. I NA sód. Przecinane bystrości, sód jest bystrości, przecinane bystrości NO, ten związkami bystrości, albo CH to może być CH, niekoniecznie NO, związkami jakimiś takimi bystrości niemetalicznymi przecinane jest. NH, NO, tu jest przecięte trzy sody bystrości są przecięte, tak jak piszę, trzy sody są przecięte. To już jest pewny potencjał ma bystrości ta pompa sodowo-potasowa, że przyjmie tylko jeden neuroprzekaźnik. Jakiś jedną większość neuroprzekaźnika, na przykład GABę. Czyli przyjmuje neuroprzekaźnik GABę na przykład tylko. GABę, seksualności to jest neuroprzekaźnik. Najmniejszy bystrości. I on bystrości jak leci bystrości GABę, tutaj leci z drugiego nerwu, leci do tego nerwu GABę, on leci tu i on z powrotem się wybija ten GABę, bystrości neuroprzekaźnik. To stąd lecą bystrości główne części neuroprzekaźnika. Tu oddziałuj, tu, 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 tu bystrości oddziałują bystrości. Leci impuls, impuls leci bystrości na ten. Nie, ona nie porusza tutaj. Stąd jak leci, to nie porusza. Jak z drugiej strony. Stąd jak leci, to porusza stąd bystrości główne części neuroprzekaźnika. Stąd porusza te bystrości główne części neuroprzekaźnika z pęcherzyków i one wybijają się bystrości do receptorku bystrości i poruszają neuroprzekaźniki, jakie są bystrości pomiędzy w synapsach bystrości, w szczelinach synaptycznych. No ale tutaj, dobra, leci neuroprzekaźnik bystrości, on porusza bystrości tę pompę sodowo-potasową, tak żeby bystrości, że za K wchodzi NA, a za NA wchodzi K. Wchodzi K. Tak przez błonę komórkową, tu jest błona komórkowa, tak namalowałem błonę komórkową, że przenikają się, wzajemnie się zmienia w się polaryzacja.
wchodzi tutaj, a NA wchodzi tutaj, bytości. No i to już się wtedy zapisuje, bytości, przeżycie, jakie przeżywasz. No, w danej chwili. Tak to wygląda. I bytości tutaj, tutaj jest inna pompa, co była podstawowa, glutaminianu. Cztery są NA. NA uchwycone pomiędzy NO i NO, jakichś niemetalicznych bytości, związkach bytości, możności organicznych. No ale to bynajmniej niemetalicznych, to może być CH, CO, bystości może być tutaj zamiast tego NO, ale dałem przykład NO. NO dałem przykład. Dobrze związane, bystości nie z góry, tylko z boku związane NO. Dobrze przydatny, nie rakowy bystości związek, tylko ten bystości przydatny. Z boku związane O, a nie do góry bystości kostki. No, tak to wygląda. Z boku prostokąta związane, a nie wysoci po, z boku, a nie po jego bokach. No i tutaj ma cztery wysoci, czyli wysoci glutaminian, jakby szedł wysoci tutaj i się od razu dopasowuje glutaminian, czy dopasowuje do tej pompy sodowo-podstawowej, a GABA się dopasowuje do tej pompy sodowo-podstawowej, a glutaminian się dopasuje do tej pompy sodowo-podstawowej. No od razu się dopasowują wysoci, że tam jakiś potencjał oddziałuje na nie wysoci, że są ułożone wysoci nad swoimi wysoci receptorkami wysoci, dane neuroprzekaźniki. No. To taka dodatkowa siła wysoci ich tam trwania, bo z samego siebie też mają wysocić swoją siłę wysoci trwania na odpowiednim miejscu. No, czyli wysoci GABE, jakby poszedł tu, to by był za słaby, by nie poruszył tych NO ani K wysoci, one by nie przeskoczyły wysoci. NA by nie wskoczyło na miejsce K, a K by nie wskoczyło na miejsce A, NA. Przez błonę komórkową, nie przeskoczyłoby wysoci, No a wysoci Parkinson wysoci, przewodnictwo jest takie wysoci tego nerwu, glutaminianu jest przewodnictwo takie, tych NA, a wysoci ten, a wysoci w Parkinsonie robi się wysoci coś takiego, że przyjemności wysoci, powiększa się wysoci, przenikliwość, ilość wysoci tych NA powiększa się wysoci, czyli stanowi się takie wysoci, 5 tych NA-ów, a tu jest wysoci azot z tlenem, zamiast tego NA jest azot z tlenem i wysoci jest za słaby, ten neuroprzekaźnik jest za słaby wysoci, żeby poruszyć wysoci te 5 wysoci sodów, wysoci zmienić polaryzację z 5 sodów i 5 potasów. Jest za słaby ten neuroprzekaźnik, ten GABE wysoci. I tak wygląda wysoci ten, no, Parkinson wysoci, że wyłączają się nerwy. Nie wysoci, nawet jak neuroprzekaźnik oddziałuje, to wysoci pompa pod co nerw nie przepuszcza dalej informacji. Nie zapisuje informacji, nerw nie zapisuje informacji. Bo może dalej też przepuści, ale wysoci i są wysoci drgawki, ale wysoci nie zapisuje informacji, Wiecie? Nieregularne są drgawki mogą być. Nie zapisuje informacji wysoci na wysoci kwarkach, bo wtedy się informacja na kwarkach potasu zapisuje. Na kwarkach potasu informacja się zapisuje, jak jest tak spolaryzowane. Co tam się dzieje, wysoci? Wtedy tak to wygląda. Tak samo wysoci narkotyki, kokaina wyłącza wysoci też neuroprzekaźniki, różnego typu wielkości wysoci. Kokaina wyłącza neuroprzekaźniki, że wysoci idzie na przykład ten, tutaj idzie większe wysoci, na przykład ktoś bierze, zażywa kokainę, czy tam wysoci amfetamina idzie na dopaminę, to dokładnie wam opowiem. To teraz załóżmy, że to jest ten 5 wysoci, jest to wysoci neuroprzekaźnik dopaminy wysoci i tu idzie dopamina i tu idzie na przykład dopamina, a jak bierzesz amfetaminę, to ta pompa sodowa potasowa się zwiększa, jeszcze zwiększa się ilość tych NA-ów aktywnych wysoci do wysoci NO, do NO. NO wysoci zwiększa się wysoci i wysoci wyłącza się wysoci przez amfetaminę, wyłącza się wysoci przesuł się wyłącza pompy sodowo-podstawowej, ale przede wszystkim zapisywanie się wyłącza. Zapisywanie się wyłącza. No, bo wysoci amfetamina wysoci potrzebuje wysoci więcej NA-ów wysoci,
potrzebuje więcej Na, sodu bystrości, no sodu potrzebuje więcej bystrości i potasu bystrości, jonizuje więcej sodu i potasu i bystrości zmienia się, wszystkie parametry się zmieniają. No, że występuje jak przyjemności w tym, jak w bystrości tutaj wyłączają i 5 pochwytuje na przykład amfetamina ich. 5, a bystrości, no dajmy na to dopamina pochwytyła, działa na 3. Dopamina na 3. I tak wygląda bystrości, no i tak wygląda Parkinson. Wyłączanie po kolei wszystkich nerwów. No, buźka, tak, no, mając kurcyny za swoje, a jakby coś tam jest właśnie takie nieprawe, czy ktoś coś ma na ciebie, a jesteś chrześcijaninem, to by, a on nie jest chrześcijaninem, to mu w Parkinson się zrobi. No, buźka. To nie jest taka częsta choróbska, bo tam niewiele osób ma w jakieś tajemniczki, by coś na kogoś, no, czy coś tam, by coś o ojcu opowiedzenie, by coś jaki był, a było to wrednie opowiadane jest to, przeciwko komuś bystrości, to ten, no. A bystrości macie w trakcie świętego bystrości Jana Pawła II, który chciał, był w stanie sprzedać wszystkich chrześcijan bystrości. Dla Żyd, dla Hitlera, czy dla stalinizmu i wszystkich bystrości był w stanie sprzedać, jak mu tylko bystrości ten. I, no, tak to wygląda bystrości. Że mu pamięć odjąłem bystrości, żeby nie miał takiej władzy bystrości, no, żeby nie pamiętał bystrości, co robił i jak z kim jadł bystrości. No, bo nie był taki święty właśnie. I bystrości pisze, że się nie robi świętych, bo to nie wiadomo z kim, co i jak się rzeczywiście jebał, która jebała ta osoba. Nie wiadomo o bystrości, rzeczywistości, co myślała. Nie, jak dopiero jest święty, nieśmiertelna osoba, to się modli. Święty, nieśmiertelny, o skierownictwo do mnie bystrości, to się modli. A tak wcale. I do apostołów się jeszcze modli. Modli się do apostołów bystrości, 11 bez Judasza. Modli się bystrości do Maryi, Józefa, bystrości Jezuska, 3 archaniołów i mnie, Jehowy, Boże Jehowy. No, buźka, tak się modli. Do tych osób. A reszta bystrości to modlitwa ci nie spełni po prostu. Czy tam spełni się jednej na 10 tysięcy osób, żeby było wiadomo, że jednak ten cud istnieje. I nic więcej bystrości. A tak byłabyś zdrowa. A tak niestety nie. No, buźka.